No to kontynuujmy, proszę państwa. No więc, proszę państwa, już wiemy, co to są lokalne układy współrzędnych. Różnica między Einsteinem a Newtonem to jest tylko to, że Newton patrzył w małej skali, tak jak, prawda, prezydent Warszawy nie musi się przejmować faktem, że Ziemia jest okrągła, może teren Warszawy traktować jako coś płaskiego i wszelkie tam koncesje na budownictwo, może według geometrii euklidesowej, ale jak się zajmujemy geografią, no to już musimy uwzględnić krzywiznę, więc to samo, ta sama różnica między Newtonem a Einsteinem. Newtonowska fizyka znakomicie się stosuje do małych obszarków, prawda? No a do większych, no to już nie można zakładać, że coś jest płaskie. Ale w małej skali każda rozmaitość jest płaska, bo się dobrze przybliża przez swoją przestrzeń styczną, prawda? I cała geometria ta euklidesowa, można powiedzieć, jest prawdziwa, tylko w bardzo małej skali, a w tej większej już nie. No proszę państwa, no to co to jest teraz cięcie tej wiązki? Cięcie tej wiązki, co to było cięcie wiązki stycznej? To było wybranie w każdym punkcie wektora stycznego, czyli to było pole wektorowe. A cięcie tej wiązki układów odniesienia to jest właśnie wybór w każdym punkcie pewnego jednego układu odniesienia spośród wszystkich, który jest jakiś tam lepszy i go będziemy nazywali układem inercjalnym, prawda? No i takie cięcie nazywa się często właśnie koneksją albo powiązaniem, tylko uwaga, symetrycznym. To jest związane z tym, że to, co ja tutaj mówię, to jest symetryczne. Matematycy też rozważają takie uogólnienia, ale do naszych cel, ale te uogólnienia są dość trywialne, a istota rzeczy tkwi w zrozumieniu tego, co tu mówię, także to jest koneksja symetryczna. Koneksja, prawda? A z punktu widzenia fizyka, to co to jest? To jest pole grawitacyjne. Wybór takiego układu odniesienia lokalnego w każdym punkcie, który będziemy nazywali inercjalnym, to jest właśnie pole grawitacyjne. Czyli koneksja symetryczna to cięcie wiązki tych układów odniesienia. Nazwijmy ją sobie K. No i to K tutaj na tablicy się nie pojawiło, tylko się pojawiło K w każdym punkcie, prawda? No to jest suma tych wszystkich włókien i ona ma rozmaitość, strukturę rozmaitości różniczkowalnej zadaną przy pomocy tych współrzędnych, które tuśmy zdefiniowali. Także matematycznie wszystko tutaj jest w porządku. Teraz proszę państwa, na poważne ćwiczenie. W przestrzeni wektorowej albo afinicznej jest naturalny układ odniesienia, mianowicie składający się z dowolnych współrzędnych liniowych. Jak weźmiemy współrzędne liniowe i inne współrzędne liniowe, no to one się transformują liniowo, czyli pierwsze pochodne tych drugich po pierwszych to jest stała macierz, czyli drugie pochodne, to pierwsze pochodne stałej macierzy to jest zero, tak? Czyli widać, że z tego punktu widzenia dowolne współrzędne liniowe i dowolne inne współrzędne liniowe są sobie równoważne, czyli reprezentują ten sam układ odniesienia. Ale już współrzędne krzywoliniowe nie. Więc na przykład, czyli w przestrzeni afinicznej jest wyróżniony pewien naturalny układ współrzędnych, który odpowiada tej naturalnym
współrzędnym, respektującym strukturę przestrzeni, mianowicie liniowym współrzędnym. No to na przykład ciekawość jakby, i na przykład we współrzędnych, w przestrzeni tej afinicznej, we współrzędnych liniowych, to jest równanie prostej, prawda? To jest równanie prostej. No to ciekawe byłoby przeliczyć to równanie do układu krzywoliniowego. Ćwiczenie. Koniecznie to zróbcie, ja tego nie zrobię. Weźcie sobie układ współrzędnych w trójwymiarowej przestrzeni sferyczny i obliczcie te współczynniki koneksji, prawda? No, i zobaczcie, że ten, czyli to równanie prostej plus nkl(x.k)(x.l), to równanie prostej, to tak teraz wygląda. No to jak obliczycie sobie te gammy, no to będzie bynajmniej nietrywialna macierz i w związku z tym te równania będą nietrywialne, prawda? Równania prostej liczone w układzie sferycznym nie są takie bynajmniej trywialne. Jak ktoś chce, to może sobie napisać, a nie, to jest o tak, prawda? To jest o tak, bo ja mówię, to są te sztuczne siły, te siły bezwładności związane z nieinercjalnością układu. No i to jest to samo. Proszę Państwa, to jakby ktoś przyniósł nam bardzo skomplikowaną macierz i powiedział, jeszcze powinienem był powiedzieć, w przestrzeni wektorowej albo afinicznej rozwiązania tego układu to się nazywają proste. No ale w przestrzeni krzywej nie ma prostych, ale też są rozwiązania tego równania. To te rozwiązania to są takie najbardziej proste, jakie mogą być. To są te trajektorie ciał, na które żadna siła nie działa, prawda? One się często, ja to lubię je nazywać tak po żeglarsku, ortodroma, prawda? Ortodroma, dlatego że to jest krzywa, która w układzie lokalnie inercjalnym spełnia takie równanie, jak by spełniała linia prosta. No tyle tylko, że jak ona spełnia to równanie tu, to już za chwilę ten układ już nie jest inercjalny, bo on jest inercjalny tylko w tym punkcie. To już w innym trzeba to samo równanie rozwiązywać w innym układzie współrzędnych. No więc to się nie opłaca. To tak jakby kapitan musiał mieć nieskończoną liczbę map i co chwila by zamieniał tak, żeby ciągle być w układzie inercjalnym. No ale nie, bo to by było niepraktyczne. W związku z tym musi umieć rozwiązywać równania ortodromy w układzie, który nie jest inercjalnym, prawda? I wykształcenie kapitanów żeglugi wielkiej, jak sobie przeczytacie, znaczy kapitan, na przykład tą wspaniałą książkę wspomnieniową kapitana Borcharta, to się dowiecie, że polegało na tym, żeby szybko rozwiązywać to równanie, żeby nie płynąć po oceanie tak aż pod równik, czyli proste w układzie Mercatora, tylko najkrótszą, najlepszą drogą, a ta najkrótsza, najlepsza droga to spełnia w układzie nieinercjalnym takie równanie, prawda? No dobrze, to jakby ktoś przyniósł i powiedział, mam taką strasznie skomplikowaną koneksję, która się wyraża, prawda, tymi 40 funkcjami, czyli wracając jeszcze do tego, co tu powiedziałem, co to jest koneksja? To jest w trójwymiarowej, to jest cięcie tej wiązki, czyli w czterowymiarowej przestrzeni, to jest 40 funkcji od współrzędne x, prawda? Bo w każdym punkcie trzeba zadać ten punkt. Tak?
No, no dobrze, wszystko jedno. Trzeba. Czy, no i rozwiązywanie takich nieliniowych równań jest dosyć skomplikowane. Gdyby ktoś przyniósł nam taki układ równań ze skomplikowanymi gammami, to po pierwsze trzeba by było zdemistyfikować, czy to przypadkiem nie jest przestrzeń płaska, to znaczy taka, w której mamy globalny układ współrzędnych inercjalnych, no bo wtedy to rozwiązanie sprowadza się do rozwiązania takiego czegoś, czyli do linii prostej. No, no to jak to sprawdzić? Czy fakt, że ta koneksja wyraża się bardzo trudnymi 40 funkcjami, to wynika z tego, że ta przestrzeń jest bardzo pokrzywiona, czy też wynika wyłącznie z tego, że w płaskiej przestrzeni wzięliśmy bardzo skomplikowane współrzędne. Ha, jak to zmierzyć? I teraz właśnie przechodzimy do tego. Otóż proszę Państwa, gdyby to było wzięte z płaskiej przestrzeni, ale tylko dzięki temu, że wzięliśmy skomplikowany układ współrzędnych, no to można byłoby wrócić do jakichś lepszych współrzędnych, żeby mieć ciągle ten układ, ale nie tylko w jednym punkcie, ale dookoła, prawda? Bo w jednym punkcie to zawsze można, prawda? W jednym punkcie to zawsze można, bo pokazaliśmy, że wystarczy takiej korekty dokonać. Ojej, przepraszam. Pokazaliśmy, że jeśli mamy skomplikowaną gammę, to takiej korekty współrzędnych dokonamy, kwadratowej, i lokalnie będziemy już mieli układ współrzędnych inercjalnych. No tyle tylko, że to nam nic nie da, jeśli on nie będzie globalny. No to jak to zrobić, proszę Państwa? Czyli tak, mówiąc trywialnie, zawsze te gammy w jednym punkcie da się zabić. Da się zabić. No, ale zabić się przy pomocy poprawki, prawda? Jeśli wprowadzimy, mamy układ współrzędnych nieinercjalnych i mamy skomplikowaną gammę, to dodamy po pierwsze poprawkę kwadratową i już zabijemy te gammy w danym punkcie. No to pytanie, czy na przykład poprawka trzeciego stopnia, czwartego i tak dalej, pozwoli nam zabić więcej. No a priori chcielibyśmy w ogóle zabić gammę w całym otoczeniu, no bo wtedy takie równanie, to równe zero, to my łatwo rozwiązujemy. No czy nam się to uda? Jako fizyk nie będę walił głową w mur i pytał, czy uda mi się to wszystko zabić, tylko na przykład zabiję wartość gammy w danym punkcie, to czy zabiję jego pierwszą pochodną? No dobrze, ale generalnie dodajmy teraz tutaj jakąś poprawkę trzeciego stopnia. N, K, L, M, X, K, X, L, X, M, czyli taki wielomian trzeciego stopnia. Tutaj oczywiście łatwo widać, że warto szósteczkę, bo jak się będzie różniczkowało, to po trójnym zróżniczkowaniu właśnie ta szóstka się uprości, tak jak tu warto było dodać jedną drugą. I tak dalej, powiedzmy poprawka czwartego stopnia, nie, to by było 1 przez 24 i tak dalej, poprawka czwartego stopnia i tak dalej, i tak dalej. No i teraz poprawka drugiego rzędu ma wpływ na gammę. Czyli przy pomocy tej poprawki zabijemy gammę i już przejdziemy do układu inercjalnego. Poprawka trzeciego stopnia nie ma wpływu na gammę, dlatego że w tej transformacji gammy występują drugie pochodne. Aha, tutaj ja domniemuję, że pracuję we współrzędnych scentrowanych, to znaczy takich, że M
to jest, ma współrzędne 0, 0 i tak dalej, same 0. Jakby tak nie było, to można przesunąć o stałą i te wszystkie moje rozważania w dalszym ciągu są prawdziwe, prawda? Więc pracujemy w takim układzie współrzędnych. Poprawka kwadratowa zabija gammę w danym punkcie, czyli już w danym punkcie gamma jest równe 0, czyli w tym punkcie to równanie jest takie proste, ale już obok być może nie. No to spróbujmy zabić teraz pierwsze pochodne. Zauważmy, że na samą gammę poprawka trzeciego i wyższych rzędów nie ma wpływu, bo jak dwa razy zróżniczkuję, to jeszcze zostaje jedno x, czyli w moim punkcie m, to ta poprawka jest równa 0. Ale już na pierwsze pochodne k, l, to tu napiszmy m. Na pierwsze pochodne to ta poprawka ma wpływ, bo pierwsze pochodne, sama gamma zawiera drugie pochodne, to pochodne zawierają trzecie pochodne. No i teraz bardzo łatwo widać, że te nowe współrzędne, to znaczy takie nowe gammy liczone w nowym układzie współrzędnych, to jest to samo, co stare, plus no właśnie trzeciego stopnia poprawka w, n, k, l, m. To sobie obliczycie, bo to jest proste ćwiczenie. No to ktoś mógłby powiedzieć, ach, to świetnie, dlatego że ja sobie wybiorę w taki sposób, żeby to zabić i tym sposobem zabiłem pochodne gammy w danym punkcie, no i może przejdę do następnego etapu, zacznę zabijać drugie pochodne i tak dalej. A niestety, to jest nieprawda. Nie zabiję na ogół. Dlaczego? Dlatego, że proszę zauważyć, że wielomian ma współczynniki całkowicie symetryczne. W takim wyrażeniu, gdyby W nie było całkowicie symetryczne w tych współrzędnych, to i tak do tego wyrażenia, ponieważ zwężamy je z czymś, co jest całkowicie symetryczne, no bo tutaj to jest wszystko całkowicie symetryczne, to i tak wchodzi tylko część całkowicie symetryczna. Prawda? Czyli innymi słowy, jeśli chcemy mieć jednoznaczną odpowiedniość między jednomianami trzeciego stopnia we współrzędnych, a współczynnikami, to od początku trzeba jako W brać całkowicie symetryczne współczynniki. Bo coś, co nie jest całkowicie symetryczne, i tak wypada. No więc W jest całkowicie symetryczne N, K, L, M, prawda? Czyli W jest równe swojej całkowitej symetryzacji. Natomiast to, co tu było, jest oczywiście symetryczne, jak już powiedzieliśmy na początku, dlatego że ta gamma bierze się z drugich pochodnych, które są symetryczne, ale nie ma żadnej symetrii. I w związku z tym a priori nie potrafię zabić już pierwszych pochodnych. Jeśli nie potrafię, to znaczy, że przestrzeń nie jest płaska. Czyli proszę Państwa, taką miarą niepłaskości to jest takie wyrażenie gamma n kl minus jego część symetryczna. Gdyby to było równe 0, to bym zabił. Natomiast jeśli to nie jest równe 0,
to po prostu nie zabije już pierwszych pochodnych gammy i w związku z tym wiem na pewno, że przestrzeń nie jest płaska i nie uda mi się znaleźć takiego układu współrzędnych wokół mojego punktu X, żeby to równanie sprowadzało się do równania prostej, które umiemy rozwiązywać. Proszę Państwa, takie coś to ja lubię nazywać tensorem krzywizny KLM. Przy czym ten wzór, proszę Państwa, to on obowiązuje tylko wtedy, kiedy ja już zabiłem gammę. Kiedy ja już zabiłem gammę, to znaczy w układzie inercjalnym. Natomiast gdyby układ nie był inercjalny, to jest w układzie inercjalnym, to znaczy takim, że gamma w tym punkcie już zostało zabite, jest równe zero. No i znów prostym ćwiczeniem jest to, żeby to przeliczyć do dowolnego układu współrzędnych, który na ogół nie jest inercjalnym, no to przeczytacie sobie i zrobicie sobie ćwiczenie, że tutaj dochodzi jeszcze co? Takie kwadratowe wyrażenie w gammach, no żebym napisał na pamięć gamma n m j, gamma j k l. Przepraszam bardzo, może ja to inaczej zapiszę. O. Ale proszę Państwa, znów trzeba od tego odjąć część całkowicie symetryczną, bo to wyrażenie jest całkowicie symetryczne. Część całkowicie symetryczna znika, czyli od tego trzeba odjąć gamma n j m, gamma j k l, część całkowicie symetryczna. Część całkowicie symetryczna, to wiecie co to jest, to jest 1/6 sumy wszystkich, po wszystkich 6 permutacjach, prawda? Bo to jest. Czyli to jest definicja tensora krzywizny. Czyli co to jest tensor krzywizny? Jak mamy koneksję gamma, to albo przejdźmy lokalnie do układu inercjalnego, w którym gammy są równe 0 i wtedy to jest takie wyrażenie. Albo też nie przechodźmy do układu inercjalnego, tylko tak jak stoimy w układzie inercjalnym, jeszcze do tego wyrażenia pierwszego rzędu w gammach dodajmy takie kwadratowe wyrażenie w gammach. To jest tensor krzywizny. No i teraz proszę Państwa, jeśli by przestrzeń była naprawdę płaska, no to byłby taki układ współrzędnych, w których gammy są równe zero wszędzie. A ponieważ czyli wszystko by się zerowało, czyli w przestrzeni płaskiej tensor krzywizny jest równy zero. Udowodniliśmy tutaj na podstawie tej mojej opowieści, to jest dobry dowód, że jeśli w jakimś punkcie ten obiekt nie jest równy zero, to ta przestrzeń nie jest płaska, bo nawet nie jestem w stanie zabić pierwszych pochodnych gammy w tym punkcie, no co oznacza, że nie jestem w stanie zabić gammy w ogóle, prawda? Wybrać takich współrzędnych, w których gamma w ogóle jest równy zero. I to jest naprawdę tensor, co nie jest trudną rzeczą do wykazania. I teraz najważniejsza rzecz jest taka, że w płaskiej przestrzeni to znika. Ale twierdzenie jest odwrotne, też prawdziwe twierdzenie. Jeśli
k jest równe 0 w otoczeniu punktu M, to istnieje układ współrzędnych Y, a taki, że to gamma równe 0 w otoczeniu. Prawda? Czyli rzeczywiście to jest dobra miara krzywizny. Jeśli k jest równe 0 w jakimś otoczeniu, to przynajmniej w otoczeniu tego punktu można zabić te gammy i rzeczywiście to równanie ortodromy, czyli takiej trajektorii obiektu, na który nie działa żadna siła, można łatwo rozwiązać. Trzeba przejść do tego układu jakiegoś tam liniowego, to gamma jest równe 0, no i wtedy druga pochodna równa 0, umiemy to rozwiązać bez problemu. Proszę Państwa, okazuje się, że to taka uwaga tylko. Bardzo dominuje taka narracja, że krzywiznę liczy się, reprezentuje się przy pomocy tak zwanego tensora Riemanna. Który to jest taka tylko uwaga. N, K, L, M. To jest, muszę sobie przypomnieć współczynniki, przepraszam bardzo. To trzeba wziąć ten tensor K, N, K, L, M. No i ten był symetryczny w dwóch pierwszych, a Riemanna jest antysymetryczny w ostatnich. No i tutaj ze względów historycznych jest dwójka. I okazuje się, że to jest równoważne, bo z kolei jak mam ten tensor Riemanna, to mogę odtworzyć ten mój tensor krzywizny K, L, M w ten sposób, że biorę tensor Riemanna N, K, L, M, który był antysymetryczny w tych dwóch i go symetryzuję i tu jest, wyjdzie współczynnik minus 2 trzecie. No i to jest taka ciekawostka przyrodnicza. Ten tensor Riemanna jest oczywiście bardzo ważnym obiektem. W wielu rachunkach dobrze jest reprezentować krzywiznę przy pomocy tensora Riemanna, natomiast ten tensor krzywizny ma bardzo ładną interpretację, ponieważ on mówi, na ile niesymetryczna jest ta macierz drugich pochodnych gamma. Jakby była całkowicie symetryczna, no to było równe 0. Także to jest taka bardzo ładna interpretacja. Proszę Państwa, i teraz jak mamy koneksję, to pochodna kowariantna rozmaitych pól ogólnie rzecz biorąc tensorowych. Proszę Państwa, uczyłem Was kiedyś pochodnej Liego i powiedziałem, że pochodna Liego to jest zwykła pochodna,
tylko w takim układzie współrzędnych, w którym to pole zostało wyprostowane, prawda? Jak chcesz obliczyć pochodną Liego, to przejdź do układu współrzędnych, w którym ten wektor jest względem którego, to pole wektorowe względem którego liczysz, jest stałe. Oczywiście tutaj otwieramy nawias i mówimy, ale są takie punkty, że wokół tego nie można wyprostować. No dobrze, ale to tam mówiliśmy przez przejście graniczne. Ale tam, gdzie tylko pole nie znika, to wokół tego punktu można go wyprostować. Czyli można powiedzieć, że pochodna Liego to jest pochodna zwykła, ale liczona w takim układzie współrzędnych, w którym pole zostało wyprostowane. A co to jest pochodna kowariantna? Pochodna kowariantna to jest też zwykła pochodna, ale w takim układzie, ale w układzie inercjalnym. To znaczy w układzie takim, w którym gammy zostały zabite. No i tak to było w fizyce newtonowskiej. Co to jest przyspieszenie, proszę Państwa? Co to jest przyspieszenie? Ktoś powie druga pochodna, tak? Druga pochodna. No nie. Druga pochodna, ale tylko w układzie inercjalnym, bo jak nie w układzie inercjalnym, to proszę Państwa, przyspieszenie. To przyspieszenie to jest druga pochodna, ale jeszcze takie coś, prawda? Przyspieszenie to jest rzeczywiście wektor, który jest równy drugiej pochodnej, ale tylko jak go liczymy w układzie inercjalnym. Oczywiście można to przetłumaczyć na dowolny układ nieinercjalny i to jest taka pochodna kowariantna. No więc to jest mniej więcej to samo. Dałem Państwu filozofię, a zróbmy sobie teraz przykład. To tak napiszę, zwykła pochodna, zwykła cząstkowa liczona w układzie inercjalnym. Jak mówię w układzie inercjalnym, to znaczy, że muszę mieć zdefiniowany ten układ inercjalny w każdym punkcie, czyli innymi słowy jest to rozmaitość wyposażona w tę koneksję, prawda? Nie ma sensu mówić o pochodnej kowariantnej na gołej rozmaitości. Dopiero jak ona jest wyposażona w koneksję, to pochodna kowariantna, to w każdym punkcie. Czyli bierzemy przykłady. Zamiast rozwodzić się czyli pole wektorowe na przykład. No więc mamy pole wektorowe xk x równa się xk d po dxk. No w układzie inercjalnym to jest jakieś tam xa. Może tutaj napiszę wężyk, żeby tak jeszcze się nie pomyliło, że to jest w tym układzie inercjalnym d po dya. Czyli filozofia taka jest. Mam pole wektorowe i chcę obliczyć pochodną kowariantną, powiedzmy B. Nie, przepraszam bardzo. Pochodną L, X, K. To będzie pochodna kowariantna. To definicja, tak jak powiedziałem, to jest taka. Najpierw przejdź do układu inercjalnego, takiego, że tutaj te gammy są równe 0. No i oblicz zwykłą pochodną cząstkową d, b, y,
tym układzie inercjalnym A. A następnie potraktuj to jako tensor i przelicz z powrotem do tego układu odniesienia, prawda? No dobrze, no co, no to wiadomo, jak się przenosi, to już was uczyłem poprzednim razem, tak? Więc ten wskaźnik się przenosi przy pomocy dyb po dxl, no a ten wskaźnik przenosi się przy pomocy odwrotnej macierzy dxk po dya, prawda? O. No już, nie ma o czym mówić. No to obliczmy to sobie. Obliczmy to sobie. Jak to yA wygląda? No to po prostu te dxk trzeba przeliczyć. Prawda, jak to jest, to tutaj to się równa, napiszemy d po dya, dya po dxk, tak, tośmy przeliczyli to, no i tutaj jeszcze jest xk, czyli wyrażenie, ten współczynnik po d po dya, to jest o to, co tutaj stoi, prawda, x tylda a. No to wstawiamy to tutaj i już, prawda? No, dobrze. O, spróbujmy to obliczyć. Troszkę słabo sobie zaplanowałem tutaj miejsce, no ale zrobimy to. Ale chcę to spuścić. No dobrze. Czyli tak, to co tutaj stoi, proszę Państwa, no to w ogóle jest nic innego. Czyli my obliczmy najpierw o to. O to, to jak to będzie. No to widać, że to jest po prostu d po dxl, prawda? No bo to z tym, to jest pochodna po dxl. No a tu na to miejsce x trzeba wstawić to, co tu było, prawda? Czyli jest xk dya po dxk. No to żadna sztuka, pochodna iloczynu. No to jest, najpierw to działa na to, czyli d po dxl xk plus xk razy d2ya po dxl dx. No dobrze, to już obliczyłem, to jeszcze muszę pomnożyć to przez tę macierz, prawda? Czyli pomnożę przez dxk po dya. No i teraz jeszcze może o tak, dobrze, czyli wstawiam. Aha, nie, to już tutaj. Dobrze. Czyli piszemy rezultat. Pochodna kowariantna pola wektorowego to się równa. Zaraz, co ja tu zrobiłem? Ach! Przepraszam, bardzo Państwa przepraszam, no jak zadziałałem tym na to, to bardzo słusznie, ale jeszcze zapomniałem napisać tego, co tam stało. Ojej, przepraszam.
razy dya po dxk i teraz dopiero tam do plus xk d2ya po dxk. Już się wystraszyłem, że coś nie działa i teraz patrzcie. No więc proszę Państwa, jak to zadziała. Tak, no może tutaj niech nie będzie k, a niech będzie m, oczywiście, bo za dużo byłoby tych k, prawda? Bo tutaj na przykład już k istnieje i nie możemy tutaj k używać, no więc niech będzie m. No to dobrze, to jest macierz odwrotna do tego, stąd wyjdzie, no dobrze, ale to skoro tak, to tutaj jest m. Bardzo Państwa przepraszam, tak w ferworze tego wszystkiego to będzie. No bo jak tutaj chcę m, to tu będzie m. Dobrze. No to jak to wygląda? To jest macierz odwrotna, więc tutaj delta Kronekera wyjdzie, która po prostu nam na to miejsce k wstawi m, czyli będzie dl, a tutaj xm. No tutaj zostanie plus xk, a tutaj jest dxm po dya, d2. Ya po dx l ojej, przepraszam, tutaj jeszcze zapomniałem xl, ojej, no dobrze, ale już dxl dxk, no to zdumionym naszym oczom pokazuje się tutaj ten współczynnik koneksji gamma LK. No i w końcu mamy wzór na pochodną kowariantną pola wektorowego liczony w dowolnym układzie współrzędnych. No to jest pochodna zwykła, poprawiona o coś proporcjonalnego do tego współczynnika koneksji. No, pozwoliłem sobie tutaj zamienić, bo to jest symetryczne, żeby to k miało bliżej do tego k, z którym się zwęża. No i rzeczywiście w układzie, jak liczyłem, w układzie inercjalnym, w takim, w którym gamma znika, no to po prostu to jest zwykła pochodna, tak? To jest zwykła pochodna. No proszę Państwa, koniecznie zróbcie sobie ćwiczenie następujące. Dla pola, czyli drugie pole kowektorowe. AK na przykład, to jest no identyczna robota, nie ma o czym mówić. Zróbcie sobie to ćwiczenie, zanim zajrzycie do książki. Okaże się, że tu też jest po prostu zwykła pochodna plus, ale właśnie tu będzie minus pochodna, przepraszam, poprawka proporcjonalna do gammy. No i tu będzie m, l, k, a tutaj będzie a, m. To jest wzór, który wyprowadzicie sobie sami, korzystając wyłącznie z tej mojej banalnej definicji, że pochodna kowariantna
to zwykła cząstkowa pochodna, tylko liczona w układzie inercjalnym. Czyli trzeba najpierw obliczyć takie coś w układzie inercjalnym, potraktować to jako współrzędne tensora, no tym razem dwukrotnie kowariantnego, i przeliczyć do naszego układu współrzędnych roboczego, tego układu X, w którym pracujemy, i wyjdzie taki wzór. I chyba już będę proszę Państwa, trudno, już nauczyliście się, że jestem kleptomanem czasowym, więc jeszcze o ciupinkę przedłużę, ale nie tak bardzo. Chciałem ostatni, bardzo ważny element tego wykładu zrobić. Mianowicie, to już nie będzie tak długo jak poprzednim razem, bo poprzednim razem to rzeczywiście już było okropne nadużycie, z którego bynajmniej nie jestem dumny, się wstydzę, no ale trudno. Tym razem będzie nieco mniejsze nadużycie. Proszę Państwa, no to w szczególności na przykład pochodna kowariantna tensora dwukrotnie kowariantnego, dwukrotnie symetrycznego. No to tak jak zawsze, to znów jest dokładnie takie samo ćwiczenie. Dokładnie takie samo. Trzeba przejść do układu inercjalnego, a wiecie jak taki tensor dwukrotnie kowariantny, na przykład metryka, bo tu będę w szczególności o metryce mówił, ale gdyby to był dowolny tensor dwukrotnie kowariantny, przejść do układu inercjalnego, obliczyć zwykłą pochodną cząstkową, a następnie przeliczyć z powrotem tak, jak się przelicza współrzędne takiego tensora już trzykrotnie kowariantnego. Przy czym jeśli on był symetryczny tu, no to będzie nadal symetryczny, a tu nie ma żadnej symetrii. No to okazuje się, że wyjdzie dokładnie to samo, mianowicie GLN plus popraweczka. No i się okazuje, że ten pattern, który tutaj Państwu wyprowadziłem, jest ogólny. Mianowicie na każdy wskaźnik kontrawariantny jest taka popraweczka z plusem, a na każdy wskaźnik kowariantny jest taka popraweczka z minusem. No to jest łatwe do udowodnienia. Warto łatwo również zapamiętać. I w związku z tym to będzie, ponieważ tu dwa wskaźniki są kowariantne, to dwa razy, czyli będzie G L powiedzmy K, gamma K N M, no i na drugą nóżkę, że tak powiem, to będzie minus G znaczy dobrze napisałem, ale K N gamma K L M. A tak naprawdę to powinienem to napisać z przodu, prawda? Bo tutaj poprawiam ze względu na L. Nie, co ja zrobiłem? Przepraszam. G K N GLM. Dobrze, tu jest dobrze, a tu poprawiam LKN. Nie, to wszystko jest dobrze. Wszystko jest dobrze. Powinienem to jako pierwsze, bo najpierw poprawiam ten L, więc tu wstawiam to K, potem poprawiam ten N. Prawda, więc wszystko jest. To jest taki ogólny wzór. I teraz, proszę Państwa, czyli wyście czytali, zapewne ci z Was, którzy się interesują
Fizyką to troszkę czytaliście, że grawitacja to jest metryka, tensor metryczny. No tak naprawdę w grawitacji są dwa obiekty, mianowicie jest koneksja i jest metryka. I a priori na poziomie kinetycznym nie ma związku między nimi, bo to jest co innego, a to jest co innego. Ale jeśli czasoprzestrzeń jest wyposażona w metrykę, to to już wyróżnia pewną koneksję jednoznacznie. Taką mianowicie, która jest kompatybilna. Która jest kompatybilna. Tutaj zapiszmy sobie, że to jest względem koneksji gamma. Otóż co to znaczy kompatybilna? To znaczy taka, że to jest równe zero. Albo jeszcze inaczej. To znaczy taka, że w układzie inercjalnym, to znaczy takim, w którym gamma to równe zero, wszystkie pochodne metryki są równe zero. Ta wyróżniona koneksja to jest tak zwana, nazywa się koneksją metryczną albo też koneksją Levi-Civity. Warto tu to wielkie nazwisko, Tullio Levi-Civita. Nazwisko jest żydowskie, jak oczywiście wskazuje pierwszy człon. To niezwykle wybitny człowiek, jeden ze współtwórców teorii względności, Włoch, który przeżył II wojnę światową. We Włoszech było łatwiej niż w Polsce. I on jest, i tę właśnie koneksję metryczną nazywamy koneksją Levi-Civity albo koneksją metryczną. Czyli jak chcę zadać koneksję, co to jest koneksja? To jest cięcie wiązki układów inercjalnych. Czyli ja w każdym punkcie muszę powiedzieć, który układ jest inercjalny. No to mogę powiedzieć na przykład tak. W danym układzie, jak mam koneksję, to układ inercjalny jest taki, w którym wszystkie pochodne tego G znikają. To jest jedna możliwa definicja, prawda? A inna definicja to jest taka. Koneksja metryczna to jest taka, że pochodna kowariantna metryki względem tej koneksji jest równa zero. Widzicie, że to jest to samo, prawda? Bo jak to jest równe zero, to w układzie inercjalnym gammy są równe zero i rzeczywiście to jest. No to można by się było zastanawiać, czy to dobrze definiuje metrykę. No bo tak, przepraszam. Czy to dobrze definiuje koneksję? Koneksja to jest wymiar, to jest ile informacji? Wymiar przestrzeni razy wymiar macierzy symetrycznych w tej przestrzeni. No to jak mamy gammy oraz metrykę, to oczywiście wyliczamy te pochodne. Ale na odwrót też, bo to jest dokładnie ta sama liczba zmiennych, prawda? Bo to równanie, to równe zero, można potraktować, że mamy gammę, to wyliczamy pochodne G, mamy gammę i G, to wtedy wyliczamy pochodne G. Ale można na to równanie popatrzeć inaczej, że mamy pochodne G, a wyliczamy gammę. Zaraz pokażę wam, że to się da rozwiązać, ale przynajmniej ten problem, że mamy pochodne G, a wyliczamy gammę, no to jest układ równań liniowych, ale ilość niewiadomych jest taka sama jak ilość równań, prawda? Żeby to. Także jest szansa, że ten układ jest odwracalny. I rzeczywiście on jest. Ale warto sobie zdawać z tego sprawę, prawda? Że powiem, czyli
Co to jest pochodna metryczna? Przepraszam, ojej, już zaczynam gonić w piętkę, bo się strasznie denerwuję, że Państwu tyle czasu kradnę. Co to jest koneksja metryczna? Z jednej strony można powiedzieć, koneksja metryczna to jest taka koneksja, że układ inercjalny to jest taki układ, w którym w danym punkcie wszystkie pochodne tensora metrycznego są równe zero. Z drugiej strony można powiedzieć, układ inercjalny, ta koneksja metryczna to jest taka koneksja, że pochodna kowariantna metryki względem tej koneksji jest równa zero. No dobrze, to zróbmy to ostatnie ćwiczenie, które też mógłbym wam zostawić, ale to jest niezwykle ważne. Jest to jedna z rzeczy, które człowiek powinien móc odtworzyć, jak go obudzą, prawda, o 3 nad ranem i zapytają. To jest jedna z najważniejszych i najprostszych między nami mówiąc rzeczy, także bardzo bym chciał ten rachunek przeprowadzić. To my, proszę Państwa, napiszmy to równanie 3 razy względem permutacji. No oczywiście jak mamy 3 wskaźniki, to wszystkich permutacji jest 6, a nie 3. No ale ponieważ G jest symetryczne, no to te permutacje chodzą parami, prawda? Bo zmiana L z N niczego nowego nie wniesie, czyli naprawdę niezależnych permutacji są 3. No to napiszmy to równanie 3 razy. Pozwolę sobie to wybitne nazwisko Tullio Levi-Civitti wymazać. A pamiętajcie, że to był jeden z twórców, znaczy on był matematykiem, wielkim matematykiem, ale rzeczywiście w początkach teorii względności on bardzo dużo włożył. No to piszemy. To jedna z możliwości to jest taka, żeby się nie pomylić, to cykliczne permutacje. Tak? No czyli tak, M na koniec, czyli D, L, G, N, M minus. Aha, i jeszcze jedną rzecz zróbmy, mianowicie to ja sobie to przeniosę na drugą stronę, to już teraz napiszę. Tak, to równe tyle. O, to jest to równanie, które chcemy rozwiązać. No jak mamy gammę i G, no to pochodne G są dane, a teraz chcemy na odwrót to równanie rozwiązać ze względu na gammę, jak mamy tą metrykę, no i jej pochodną. Mamy tensor metryczny dany w całej przestrzeni, równa się. Czyli tak, mamy M, L, N. No i równa się G, N. K nie podlega niczemu, K, M, L, minus G, K, M, gamma, K, N, L. No i teraz jeszcze raz to samo zastosujemy. D, N, G, M, L równa się G, N to jest M, K nie podlega, K, M na L, L na N. Oj, przepraszam, tylko jak ja bardzo Państwa przepraszam, jak przenosiłem na drugą stronę, to oba te człony miały znak plus, prawda? Bo to było to, minus to, więc tutaj
ten minus zlikwidowałem, a zapomniałem tego. To jest to równanie. Te oba człony mają ten sam znak. Plus GKML na L, gamma K, N to jest M, a L na L. Tak? Dobrze. Patrzymy i cóż? I my sobie tak zróbmy, że tutaj napiszmy, no bo tak. No na przykład ten człon i ten człon to jest to samo. Widać? No bo to jest symetryczne, to jest symetryczne, więc ten człon to jest to samo. Teraz to i to, to jest to samo. A to i to, to też jest to samo. No to teraz na przykład gdzieś postawmy minus. No na przykład postawmy tu minus w tym równaniu, czyli 2 weźmiemy ze znakiem plus, a jedno ze znakiem minus, to to nam się likwiduje. To nam się likwiduje i zostaje 2 razy to, prawda? No to teraz napiszę to w ten sposób, żeby ujednolicić. DLG MN plus DN GML równa się 2 razy aha, przepraszam bardzo, no co ja robię? 2 razy to, a jeszcze ten pierwszy człon, przepraszam bardzo, minus to, co było tam, DMGLN, o, to jest suma lewych stron, a suma prawych stron, to wszystko się poodejmowało, tylko jeszcze 2 razy to mi zostało, prawda? Więc tu jest 2 razy G, M, K, gamma, K, N, L. Albo L, L, N. No to już prawie, prawie. No 2 to jest tam drobiazg, bo to napiszemy tutaj sobie 1/2. No i teraz, żeby obliczyć to, tę samą gammę, no to widać, że to jest bardzo prosta rzecz. Trzeba przez macierz odwrotną, czyli tę M i jaką ja tutaj literkę napiszę, no na przykład J. O. Jak ja to zwężę, to z tego mi wyjdzie delta KJ, no i ona tutaj mi to K przeprawi na J i już piszę ostatni wzór dzisiaj. Proszę Państwa. Czyli po tej stronie, tutaj z tego mi wyjdzie delta JK, to po zwężeniu tu mi wyjdzie gamma J, a tutaj LN. Równa się 1/2 G J M, a tutaj wyjdzie D L G M N plus D L D N G M L
minus G minus DM G LN. Czyli metryka jednoznacznie wyróżnia pewną uprzywilejowaną koneksję, która się nazywa koneksją metryczną. No i gdy Einstein się zastanawiał nad polem grawitacyjnym, to tylko taka matematyka była mu dostępna, dlatego też wszystko tłumaczył na język metryki i jej pochodnych. Notabene te wzory to już istniały w XIX wieku. Ten wzór, który tutaj napisałem, to się nazywa wzór Christoffela, a te obiekty to są symbole Christoffela. One w latach 20., nawet 30. funkcjonowały w takiej notacji, także stare prace to tak były napisane i to były symbole Christoffela. Symbole Christoffela, chyba przez 2F, Fela. I to są symbole Christoffela, o ile pamiętam, drugiego rodzaju, bo jeszcze o to były symbole Christoffela pierwszego rodzaju. No bo z punktu widzenia takiego rachunkowego, no to jest pierwotna rzecz. A potem jeszcze zauważone, no, że w rachunkach nigdy w życiu to samo nie występuje, tylko no i wprowadzono symbole Christoffela drugiego rodzaju. Ale proszę Państwa, no to taki rachunkowy punkt widzenia to jest dosyć słaby. Ja Państwu zaproponowałem dzisiaj taki punkt widzenia geometryczny, że koneksja to jest pole lokalnych układów odniesienia. Te gammy to jest nic innego jak współrzędne tego pola, prawda? Czyli na przykład jakieś, bo tutaj nie ma fizyki na razie, albo też inaczej. Jest fizyka, ale tylko taka kinetyczna, a nie ma dynamiki tego pola. Jak będziemy chcieli pisać, jak to pole grawitacyjne ewoluuje, to trzeba napisać jakieś równania różniczkowe na to pole. No a żeby napisać równania, to trzeba to pole czymś reprezentować. No to jest bardzo dobra reprezentacja tego pola i te równania trzeba pisać właśnie na to. No to już chyba więcej dzisiaj nie powiem. Kończę z ogromnymi, jakby to powiedzieć, no chyba nie wyrzutami sumienia, bo w końcu niczego złego nie zrobiłem. Poza tym, że troszkę was oszukałem, bo obiecywałem więcej. No to na koniec jeszcze powiem, że prawdopodobnie w przyszłym roku akademickim, ale chyba też nie w tym semestrze zimowym, tylko za rok po prostu, będę prowadził taki wykład, którego główny tytuł brzmi Równania różniczkowe, ale tam będzie jakiś taki dodatek, że jako narzędzie teorii pola czy coś, to będzie taki wykład bardziej w kierunku analizy funkcjonalnej. No taka analiza funkcjonalna dla fizyka, który koniecznie chce rozumieć ewolucję pól fizycznych. O, no więc tam będzie sporo analizy funkcjonalnej, ale takiej mocno osadzonej w realiach fizycznych, jakby ktoś... No to jest, trochę z tych rzeczy będę korzystał, ale raczej to będzie taka geometria przestrzeni nieskończenie wielowymiarowych, ale tutaj... No i mam nadzieję, że tam wtedy troszkę powiem o tym rachunku wariacyjnym, o którym tutaj dziś nie powiedziałem. Dziękuję Państwu bardzo. Teraz tak, jeśli chodzi o warunki zaliczenia, to pan Javier do was albo napisał, albo napisze list bardzo
prędko, będzie można zaliczyć ten wykład do czwórki włącznie bez egzaminu ustnego, ale ci z Państwa, którzy by chcieli mieć piątkę, to muszą się ze mną jeszcze spotkać prawdopodobnie przez internet na egzaminie ustnym. No i to chyba wszystko. Pan Javier wam wszystko dobrze objaśni, a w międzyczasie będzie jeszcze najpierw kolokwium, potem będzie egzamin pisemny, a potem właśnie ci z Państwa, którzy koniecznie chcą mieć piątkę, to będą się musieli ze mną spotkać. Dziękuję bardzo. Do widzenia. A można się jeszcze spytać o coś? Słucham? Można się spytać o coś jeszcze? Tak, tak, bardzo właśnie proszę. Takiego formalnego. Jak by wyglądał egzamin ustny? W sensie, czy my mamy jakby umieć to, co na wykładzie wszystko, czy to, co wszystko w książce, czy umieć dowody? Nie. To już by było nie fair, aczkolwiek bardzo bym chciał, żeby taki ustrój panował w tym kraju, żebym ja mógł wam stawiać aż tak wielkie żądania, ale nie. Więc to na pewno nie to, co w książce. Natomiast no, na piątkę to raczej sobie wyobrażam, że trzeba umieć to, co było na wykładzie. Oczywiście nie chodzi mi o taką, prawda, o uczenie się na pamięć. Jak komuś ktoś zapomni jakiegoś wzoru na tym ustnym egzaminie, to ja pod tym względem będę bardzo łagodny. No, natomiast chodzi o to, żeby rozumieć struktury i w razie zapomnienia umieć skorzystać z pomocy. O, to ja wtedy podpowiem, no i wtedy skorzystać. No. Czyli nie trzeba umieć wszystkich dowodów, co tam się działo, tylko ogólnie jakby... Tak, ale wie pani co, jednak dowody są ważne. Ja proszę zauważyć, że ja pomijałem bardzo wiele dowodów, natomiast naciskałem na to, żeby pojawiły się te dowody, które mają znaczenie takie, bym powiedział, światopoglądowe. Także no, te dowody, które ja tutaj na tablicy robiłem, to tak mi się wydaje, że no, dobrze byłoby jednak wiedzieć, albo przynajmniej jakoś tam zdawać sobie sprawę z tego, jak to jest. No. Jak to przebiega i jaka jest idea, tak? Powiedzmy. Idea powinna... Chciałbym, żeby to było... Znaczy, bardzo bym chciał, ale chyba to jest niewykonalne, spotkać się z Państwem osobiście, ale chyba to będzie niewykonalne, bo ciągle jeszcze te obostrzenia covidowe są. No ale jeśli nie, no to chciałbym, żeby ten egzamin jak najbardziej przypominał takie spotkanie osobiste przy stoliku po prostu. No, że Państwo, ten egzaminowany siedzi przy tym, no i jakoś odpowiada na pytania, które ja mu zadaję. Aha, teraz jak trzeba przeprowadzić dowód, no to można albo, no ci z Państwa, którzy mają jakiś taki tablet graficzny, no to bardzo dobrze, jeśli włączą coś tam i będą pisać. Ale to nie jest oczywiście niezbędne. Ci z Państwa, którzy nie mają, no to wystarczy, że ja będę widział, że piszecie coś na kartce, a potem mi tę kartkę pokażecie, i na nim będzie to, co ja będę mógł przeczytać. No spróbujmy jakoś tak sobie dać radę. Dobrze, rozumiem. Czyli powiedzmy wszystko to, co na wykładzie było. Tak, tak. Nie w książce, znaczy w książce niekoniecznie i wszystko, co na wykładzie. Tak, tak. Dobrze, dziękuję bardzo. W książce nie, natomiast bardzo zachęcam do tego, żeby tę książkę troszkę jeszcze postudiować. Ale oczywiście to już poza wymagania. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę bardzo, są jeszcze jakieś pytania? Nie, no to wobec tego jeszcze raz bardzo dziękuję Państwu za
za obecność i współdziałanie i do zobaczenia z tymi, którzy przyjdą na wykład, na egzamin ustny, a z tymi, którymi już się nie zobaczę, to się na razie żegnam. Do widzenia.